and gentlemen, witam w następnym odcinku Zniszcz ten dziennik! Który to już odcinek? Aśka! Który to już odcinek? Nie pamiętam. Też nie pamiętam. Któryś tam odcinku! Jej! Zaczynamy! Podoba wam się moja nowa fryzura? Takie jak z reklamy szamponu. Over top of this page and in the margins? Margins? Ej, nie wiem jak się czyta marginesy po angielsku. Doodle to są takie bazgroki. To bazgrać tutaj na górze i na pobokach. Słoneczko sobie narysujemy. Robiliście szlaczki, jak byliście w przedszkolu? Ja wiem, że był taki jeden szlaczek. Ja go bardzo lubiłam. Taki, wiecie, level up, nie? To szło jakoś tak. Widzowi kupiłam porządne flamastry, a sobie jeszcze nie kupiłam. Że nie są, one są straszne. Wiecie, robiłam jeszcze taki jeden. Tylko to robiłam, jak miałam kratkę. O, coś takiego. Chodziło co jedną kratkę. Tadam! Jedną można pomalować. Jej! Cieszymy się! Wiecie, co zauważyłam? Im dłużej jestem w małżeństwie, tym bardziej zachowujemy się wobec siebie jak dzieci. To jest śmieszne. Niby ludzie powinni być coraz bardziej poważni, a my mówimy do siebie: ojojku, pobój się uda się. O jakie jajku, co to się stało? Daj podmucham. I takie teksty wychodzą z ust 22-latków. Tak. Jej, podoba mi się. To może dla bazgrole dosłownie. Bazgroły dosłowne. Tak. Figure out a way to attach these two pages together. Czyli znajdź jakiś sposób, żeby połączyć chyba te dwie strony. Tak mi się wydaje, że chyba te dwie strony. To niby mi podpowiada, żeby to zszyć, ale już zszyłam ostatnim razem. Lampka? 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 Okej, wymyśliłam. Ja nie będę ruszać tej strony, bo znowu popsuję. Ja sobie jakoś te dwie strony połączę. I tu kartkę zrobię. A. Po chuj, po kartkę. Nic nie powiedziałam. Znaczy, brzydka kokardka chciałam powiedzieć. Tadam! I mamy taką kieszeń. Połączyłam. Collect dead bugs here. Pozbieraj robale je przy czep. I nieżywe. No i tu mamy problem. No skąd ja wezmę martwe robaki? Zimno na zewnątrz. Ale znalazłam. Znaczy, insekta, bardziej pająka. Ale musiałam się wspomóc i pójść do sąsiada. Dzień dobry. Przyszłam do pana pająka. Tam. Poważnie? I oto jest. Ta 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 ta. Jej, zdechły pająk. Chodź, czekałeś na tę chwilę. Pająku!
przyklejamy, pam. Przykleimy cię tak tu. No i to by było na tyle moich zdechłych robaków. Ale przecież takiego robaczka mogę sobie zrobić. Z plasteliny na przykład. To może zróbmy sobie zdechłą biedronkę. Kropeczki. Teraz musimy zrobić mordkę. Teraz, żeby było wiadomo, że jest martwa, zrobimy takie krzyżyki zamiast oczu. Oto moja biedroneczka. Zdechła. Z trochego robaka też rzeczywiście można narysować, nie? Ta-da! Hide this page in your neighbor's yard. Ukryj tą stronę w ogródku sąsiadów. Skapuje się, jak będzie robić ten z kwiatkami, ale to jeszcze czas. Już nie będę tu mieszkać. Szybko, szybko. Squirt liquid here. Try using your mouth. No, woda albo coś do buzi, no i wypluć. I tam. Tak, arcydzieło. Ale nie jedzcie farby. No nie widzicie tego. Mam mleko, mam sok śliwkowy Krystiana i szejk warzywny Aśki. Cheers! O fuj! Jak on może pić ten sok? Och! Nienawidzę suszony śliwek. Ich, oh, shake. Ogólna kupa. Tak to wygląda teraz. Zamkniemy. O, już się ten. Nie, skrzywy przez robactwo. Jesteście na to gotowi? Gross? Ciapu, 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 ciapu. Hej, mam nadzieję, że wam się podobało. Która wasza strona jest ulubiona? Co? Która strona wam się najbardziej podobała? No bo mi, personalnie, to robactwa. I powiedzcie mi, jakie wy robaki przyczepiliście do swojej strony. No najgorsza była chyba to z pluciem. Bo wyglądało to fajnie, ale po zamknięciu już to nie wygląda tak fajnie. Moim zdaniem te kartki powinny być troszkę grubsze, no ponieważ jedno zadanie oddziałuje na drugie. Już mam następne zadanie, które już mam całą tłustą stronę. Kuku! Jak wam się podobało, to zapraszam do polajkowania tego filmiku. Zostawcie subskrypcję, jak jeszcze mnie zasubskrybowaliście. I wszystkie kontakty do mnie możecie znaleźć w opisie. I muzykę, i takie inne różne rzeczy, więc nie pytajcie o to w komentarzach. W czwartek zobaczymy się z serią, nową serią, znowu nowa seria, pełno nowych serii, no ale fajnie chyba, nie? Historie widzów, tak, będzie pierwsza historia widzów. Niestety będzie to bardzo krótki filmik, ponieważ historii dostałam numero one. Jedną historię, znaczy dostałam dwie, ale druga, tak, no nie chcę dawać takiej historii. Więc będzie tylko jedna historia, więc... No tak. Więc mam nadzieję, że w czwartek napiszecie mi tych historii więcej, żeby ta seria się jakby powiększyła. A w piątek chcę zrobić live'a, czyli nie będzie Skype'a z widzami, tylko będzie live. Mam nadzieję, że się cieszycie i będziecie wyczekiwać. Live będzie od godziny 15:30 do 16:30. Tutaj na YouTubie. Dobra. My się widzimy w czwartek.
z historiami widzów, a wy pamiętajcie, zostańcie kreatywni. Bye!